Geneza filmu jest to film, który wpisuje się w paradygmat młodej kultury. Było takie pismo założone przez profesora Ryczka na Ujocie przez wybitnych poetów, literatów przełomu dekady lat 60. 70. Pismo oczywiście zostało wstrzymane, jego wydawanie przez cenzurę. To pismo miało na celu właściwie poruszyć fundamenty PRL-owskiego systemu od strony intelektualnej. Pokazać że można ten system ruszyć w jakimś sensie, że tylko trzeba zacząć patrzeć na świat nie w sposób taki, w jaki każe oficjalna propaganda PRL-owska komunistyczna, tylko w sposób ludzki, po prostu ludzki. I dostrzec w drugim człowieku nie towarzysza, ale człowieka po prostu. Upraszczam oczywiście, tutaj odsyłam nas do literatury, którą pokazałem na początku prezentacji. Tu pan profesor Lubelski świetnie o tym pisze, w tej historii kina polskiego. Natomiast ważne jest to, moi drodzy, że Zanussi wpisał się właśnie w ten paradygmat nowej kultury. Paradygmat poszukiwania prawdy o człowieku. Poszukiwania prawdy o człowieku, wbrew oficjalnej propagandzie, prawdy uniwersalnej, która nie tyle charakteryzuje człowieka żyjącego w świecie totalitarnego zniewolenia, ale w ogóle człowieka, który zawsze żyje w świecie jakiegoś ograniczenia. Jeżeli żyje, to powiedzmy w dobrobycie, to paradoksalnie ograniczenie przez ten dobrobyt. Przede wszystkim jest ograniczony jako jednostka właśnie przez cielesność swoją, jeżeli oczywiście szuka tego imperatywu duchowego. I to zainteresowało Zanussiego i z tego zrobił film, moi drodzy. I teraz film Iluminacja, film rozpoczyna mi wykład profesora wielkiego luminarza filozofii polskiej Władysława Trakiewicza, który odwołując się do filozofii świętego Augustyna, tłumaczy, czym jest iluminacja. Iluminacja jest nagłym oświeceniem, którego doświadczają mędrcy o czystym sercu. To oczywiście wykładnia chrześcijańska, ale jeżeli odniesiemy do na przykład buddyzmu, to Japończycy mają taki termin satori, prawda? Błysk świadomości, który powoduje, że człowiek nagle widzi wszystko tak, jak jest, w swojej istocie. Więc o takim, chociaż może rzeczywiście w Japonii film Iluminacja wyświetlał ten satori, to wie. W każdym razie, moi drodzy, tutaj tej iluminacji szuka bohater, który jest kreowany przez Stanisława Latałę, wybitnego operatora, również reżysera, zrobił taki piękny, mały film, pozwólcie nam dowoli fruwać nad ogrodem. O przyjaźni wojaczka i bursy. Świetny film, prawda? Ale przede wszystkim był operatorem, był naturszczykiem, był aktorem nieprofesjonalnym, dlatego zaangażował go do swojego filmu Zanussi. I teraz, moi drodzy, o czym opowiada film? No, film opowiada właśnie o intelektualiście, o człowieku, o studencie, który najpierw studiuje filozofię, wdaje się w romans ze swoją koleżanką, efektem, owocem tego romansu jest dziecko, ale to jest człowiek, który poszukuje istoty swojej egzystencji. On nie może poprzestać jakby na tym, co ma. On musi dalej szukać, musi dalej jakby eksplorować tą rzeczywistość, żeby dotrzeć do istoty, prawda? I właściwie film pokazuje tego bohatera w różnych sytuacjach, takich sytuacjach granicznych właściwie, które wymagają od niego pewnego wysiłku intelektualnego, pewnej decyzji, która waży na jego życiu. Wśród tych momentów jest na przykład wiadomość o śmierci kolegi alpinisty. Zresztą sam Latało był alpinistą i rok po zrealizowaniu filmu zginął tragicznie w Himalajach. Wreszcie, moi drodzy, w poszukiwaniu tej istoty, tej prawdy o rzeczywistości, o życiu, o sobie samym, bohater trafia do samotnika Medułów, gdzie
odbywa no, coś w rodzaju nowicjatu. Ale kończy, moi drodzy, no muszę to niestety zaspoilerować, kończy do sytuacji, którą główny bohater odrzucał niejako na początku swojej drogi poszukiwania prawdy, a która w jego przypadku jest właśnie tym, jest właśnie tą prawdą, tą iluminacją, prawda? Tą istotą rzeczy. Co to za sytuacja? O, uniknąłem spoilerowania, dzięki Bogu. Zobaczycie za. No więc ważne jest to, moi drodzy, że tutaj wielu krytyków uważało, że zresztą San Zanussi też, on musiał tak napisać, bo wszystkie scenariusze, które miały być realizowane, to musiały być zweryfikowane przez Urząd Kinematografii, prawda? Przez terminatorów, którzy oceniali surowo filmy. No, oczywiście pod z klucza partyjnego, z klucza ideowego. I on tam napisał, że to jest film o człowieku, który nie doświadcza tej iluminacji. Ale to jest nieprawda, bo ten człowiek doświadcza, tylko że to jest iluminacja jakby na jego miarę. Prawda? I to jest bardzo ciekawe, moi drodzy, że Zanussi, podobnie jak Żuławski, mówią o człowieku, o intelektualiście, który musi znaleźć się w sytuacji, która go ogranicza. I jego obowiązkiem jest nie poprzestać na pokorze, prawda, i dostosowaniu się do tej sytuacji bez świadomości jakby tego dostosowania się, tylko na szukaniu, na poszukiwaniu, prawda, na poszukiwaniu istoty. Jeżeli nawet okaże się, że istotą jego egzystencji jest ta sytuacja, z której uciekł, to świadomość tego powoduje, że wygrywa w życiu, że staje się jakby panem swojego losu. I o tym mówi film Zanussiego, ale też o tym mówi oczywiście film Żuławskiego. Tylko że Zanussi odnajduje imperatyw duchowy w miłości, w uczuciu, w skierowaniu atencji jednego człowieka na drugiego człowieka. Dlatego Zanussi jest przedstawicielem, można powiedzieć, takiego intelektualizmu chrześcijańskiego, katolickiego. Natomiast Żuławski, paradoksalnie, który uważa się za, jeżeli nie nawet materialistę, deistę, to przynajmniej agnostyka, że uważa właśnie, że ten duchowy wymiar ludzkiej egzystencji objawia się w momencie, kiedy człowiek wyzwala się całkowicie z cielesności. Zanussi w swoim filmie Iluminacja pokazuje postawę człowieka myślącego, który nie zgadza się na status quo, który szuka prawdy o swojej egzystencji i odnajduje ją paradoksalnie właśnie w sytuacji, którą odrzucił.